Ile zarabia deweloper procentowo w cenie z ceny nowego mieszkania? Przeciętnie. Ja mam powiedzieć? Nam się marzy takie zaprojektowanie i taka inwestycja deweloperska, która będzie się sama sprzedawać. Marże są nieproporcjonalnie wyższe jednak w tych dużych ośrodkach. Co roku zapłacimy więcej za metr kwadratowy nabywanego gruntu. Nie bez znaczenia jest to, że wydłużył się jakby też i okres sprzedaży. Klient przychodzi do nas z myślą o tym, że chce kupić mieszkanie. Kiedyś mogłem powiedzieć śmiało, że 10 klientów sprzedawca musiał obsłużyć, żeby jeden zdecydował się na zakup mieszkania. Wzięliśmy to na klatę, jak to się mówi, i dowieziemy produkt do końca w cenie mówionej przez klienta. Z naszego punktu widzenia i z sygnałów, które docierają z rynku, raczej na dzień dzisiejszy mieszkania nie będą tanieć. Dzień dobry. Dziś porozmawiamy o tym, co składa się na cenę nowego mieszkania kupowanego od dewelopera i ile ów deweloper zarabia. Naszymi gośćmi są wiceprezesi spółki CDI Konsultanci Budowlani, spółki deweloperskiej Grupy Kapitałowej Immobile, Andrzej Witkowski. Dzień dobry. Jacek Kazubowski. Dzień dobry. Panowie, w ostatniej dekadzie wybudowaliście jako spółka ponad 1000 mieszkań. Macie doświadczenie. Temat cen mieszkań jest tematem, który cały czas funkcjonuje w przestrzeni, ludzie o tym rozmawiają przy rodzinnym obiedzie. Cały czas jest mowa o tym, jak mieszkania są drogie i ile ci źli deweloperzy zarabiają. I o tym sobie na poważnie porozmawiamy. Tak sobie obmyśliliśmy plan naszej rozmowy, że po kolei będziemy rozmawiać o elementach składowych tej ceny końcowej dla klienta nowego mieszkania. Zacznijmy od działki. Andrzeju, jaka część tego, co płaci na końcu klient, to cena, którą deweloper zapłacił za działkę? No, można w przybliżeniu powiedzieć, że cena działki w ostatecznej cenie metra kwadratowego mieszkania to jest mniej więcej 10-15% tej ceny. A jak to się zmienia na przestrzeni lat? No, zmienia się oczywiście z tendencją zwyżkową, ponieważ tych działek jest coraz mniej. Jak wszyscy dookoła widzimy, ceny gruntu wzrastają. Jak ktoś miał okazję prześledzić transakcje z nabyciem czy sprzedażą działek, to wiemy doskonale, że co roku zapłacimy więcej za metr kwadratowy nabywanego gruntu. Poza tym na tą cenę wpływa też wydajność, czyli możliwość wybudowania na konkretnej działce konkretnych budynków. Mówimy teraz o działalności deweloperskiej, więc od razu przekładam, że nabywany grunt jest w celach wybudowania budynków wielorodzinnych, pod tym się właściwie specjalizujemy. I w sposób taki porównawczy mogę powiedzieć, że w perspektywie 10 lat, oczywiście proporcja nie jest w sposób bezpośredni powiązana ze wzrostem gruntu, ponieważ cena mieszkania też wzrasta, tak? Czyli ona się jakby utrzymuje w tym całym całej strukturze wszystkich składników cenowych wpływających na końcową wartość metra kwadratowego mieszkania. Jacku, jak to wygląda z Twojej perspektywy? No, Andrzej tu dosyć precyzyjnie już określił sytuację. Też często trzeba brać pod uwagę, że w cenie, o której rozmawiamy, zawarte są lub nie takie elementy, które należy policzyć dodatkowo. Tak? Czyli mówimy tutaj o przygotowaniu na przykład tej działki pod budownictwo, jakieś skomplikowane warunki, które czasami występują w tej działce. Tak? To też gdzieś znajduje się w tej cenie albo, że tak powiem, pozyskanie jakichś terenów dodatkowych. Okej, ale uśredniając 10-15%. Tak, tak, to moglibyśmy z naszej perspektywy tych 10 lat mniej więcej należałoby to przyjmować. Drugi element. To jest już trochę bardziej fachowe określenie, koszty twarde. I tam jest wiele tych składowych. Co się mieści tutaj w tym worku koszty twarde i jaka to jest część tej ceny, którą ostatecznie zapłacimy za nowe mieszkanie? A może Jacek zacznie tym razem? Jeżeli chodzi o koszty twarde, to kształtują się pomiędzy powiedzmy 65, troszkę wyżej 70. Czasami te koszty twarde są wyższe. Przez koszty twarde, tak jak my to rozumiemy, używamy takiej nomenklatury, rozumiemy
koszt robót budowlanych, ogólnobudowlanych, instalacyjnych, wszelkiego rodzaju koszty przyłączy. Tak, oczywiście z zakupem materiałów, z tym całym, bagażem powodującym, że powstaje z ziemi budynek łącznie z jego wykończeniem. Tam znajdują się wszystkie koszty twarde. Oczywiście należy tu doliczyć też takie rzeczy związane z utrzymaniem zapleczy, z pozyskaniem terenów pod zaplecze, tak? Często też z przekładaniem na koszt dewelopera sieci, które występują w terenie. Bo te koszty oczywiście też są kosztem dewelopera. Przygotowanie dróg dojazdowych, tak? Też jeżeli to jest wiąże się z, też jest powiązane z kosztami twardymi, tak? Jeżeli tam je po prostu zaliczamy, a najczęściej tak to wygląda. Czasami występuje konieczność wybudowania dróg dojazdowych. To też są koszty, które ponosi deweloper. Ale głównie mamy tutaj koszty materiałów i robocizny. Materiałów, robocizny, zapleczy, dzierżawienia terenów pod budowę, nadzoru nad tą inwestycją. No w zasadzie można powiedzieć, to jest koszt tak przez nas definiowany. Ten koszt, który trzeba po prostu wyłożyć na wybudowanie budynku na działce. Z tym wszystkim, co jest ukryte, o czym Jacek mówił, czyli te rzeczy w ziemi, których nie widać, który klient jak przychodzi, kupuje mieszkanie, to nawet nie ma świadomości, że musiało być przebudowane, wykonane. Bo przecież klient nie musi mieć wiedzy takiej sensu technicznej, z której by wynikało, że przeanalizował wszystkie te składniki kosztowe. Oczywiście też w tych kosztach twardych są wszystkie roboty wykończeniowe, o których mówimy, tak? W samym obiekcie, tak? Przygotowanie też mieszkanie oddajemy najczęściej w stanie deweloperskim, tak jak to jest to rozumiane. Natomiast oczywiście wszelkie wykończenia, które są w tym obiekcie z elewacją, ze wszystkim, z całą infrastrukturą zieleni, tak, infrastrukturą placu zabaw, powstaje gotowy budynek. To są wszystkie koszty tego typu koszty wszelkich robót, dostaw, materiałów, urządzeń. W tej strukturze kosztów? W kosztach twardych. Te koszty twarde, one zwiększyły swój udział w całości ceny tej końcowej? No, oczywiście też widzimy, co się dzieje, szczególnie w ostatnich 2 latach. Widzimy, że mamy tendencję znowu do zawyżania cen materiałów, usługi. W ostatnich 2 latach mieliśmy duże problemy w ogóle z pozyskaniem usługodawców, z różnych też powodów, więc to nie jest też konstans, tak? To cały czas dynamicznie idzie w górę, niestety, tak? Na temat tych kosztów możemy bardzo długo mówić. Podajmy kilka przykładów, bo to może być ciekawe. O udziale tych kosztów decyduje też sam projekt. Tutaj mamy do czynienia z taką w zasadzie, no, dla zobrazowania sytuacji podam przykład. Można wybudować prosty budynek, który ma powtarzalne kondygnacje, nieskomplikowaną elewację, czyli krótko mówiąc, on jest poprawnie technicznie zaprojektowany. A po drugiej stronie wagi mamy budynek, który wyróżnia się architekturą i urbanistyką co do doboru materiałów, co do samego kształtu, co do wielkości balkonów, co do zastosowanych materiałów. Powtarzalności kondygnacji lub nie. Dodatkowych rozwiązań technicznych, które są na przykład ponadstandardowe, jeżeli chodzi o dzisiejsze wymogi techniczne budynku, tak? Podawałeś taki przykład, bo ja o tym wcześniej nie myślałem, że dodatkowym kosztem jest takie przeplecenie tych kondygnacji w budynku naprzeciwko, właśnie, żeby nie było okno w okno. To może nie chodzi o to, żeby okno w okno nie było, tylko chodzi o to, że architekci nie chcą projektować tak zwanej deski. Nie chcą projektować budynków, które przypominają budynki z lat 70., gdzie królowała prefabrykacja, gdzie te układy były powtarzalne, gdzie wchodziło się do klatki schodowej, czy na parterze, czy na ostatnim piętrze. Widzieliśmy, że to jest takie same mieszkanie. Lub w innym mieście. Tak, bo to był system powtarzalny. On skutkował tym,
że w przypadku powtarzalności cyklów produkcyjnych można pomyśleć o jakimś tam znaczącym obniżeniu kosztów. W przypadku, gdy mamy do czynienia z budownictwem i z technologią tradycyjną, ona umożliwia większą fantazję projektową i dochodzi teraz już do takiej sytuacji, a mamy przecież takie budynki, że jak spojrzymy na taki budynek, to rzeczywiście, jak spojrzymy sobie na pion mieszkań, to rzadko kiedy okno w okno się zgadza, kondygnacja nad kondygnacją, ponieważ projektant uważa, że dobry styl projektowania to jest taki, który wyróżnia tą bryłę budynku, te układy właśnie okien, a za tym idą takie skutki, że to jest jakby produkcja indywidualna, która musi być kosztowna. Generalnie też na przykład, jeżeli chodzi o samą, też te okna różnią się wymiarami często, tak? Nie są powtarzalne. Czyli samo otworowanie też wygląda inaczej. No ale to niestety rodzi dodatkowe koszty związane z szalunkami, z przestawianiem tych szalunków, z wyceną robocizny. Mamy koszty twarde, co oznacza, że są też koszty miękkie. Tak. To są te koszty, które są niewidoczne dla klienta, a bez których inwestycja deweloperska się nie odbędzie. Mamy tu na myśli koszty finansowania inwestycji. Mamy tu na myśli koszty całej logistyki sprzedażowej, czyli marketing, sprzedaż, ale też logistyka prawna, która wchodzi w grę. Przecież deweloper musi przygotować produkt zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy do sprzedaży. Musi sporządzić projekt umowy deweloperskiej, musi zrobić prospekt informacyjny, musi przygotować plany sprzedażowe, plany marketingowe, tak jak wspomniałem, to są koszty, które nazywamy kosztami miękkimi. Ale to nie jest tak, że wymyślam sobie angielską nazwę, jakiś tam Green Heaven, pewnie takie istnieje, przepraszam, to po prostu wymyśliłem na poczekanie. Wrzucam do internetu i tylko odbieram telefon i mówię 10. W porządku, nam się marzy. Takie zaprojektowanie i taka inwestycja deweloperska, która będzie się sama sprzedawać i wtedy będziemy mogli powiedzieć, że wpisaliśmy się świetnie w potrzeby mieszkaniowe danego miejsca. Zwyczajowo tak jest, że sam proces budowy trwa nierzadko od 24 do 36 miesięcy. Jest to uzależnione od właśnie tych kosztów twardych, czyli od stopnia skomplikowania inwestycji, którą musimy zrealizować. I w tym czasie oczywiście już uruchamiamy sprzedaż mieszkań. Po pierwsze, tak jak wspomniałeś, my już funkcjonujemy na rynku 10 lat i w zasadzie poruszamy się w mieście Bydgoszczy. 10 lat w tej sferze budowania na własny rachunek, tak, prawda? Tak. Przez te 10 lat wyrabiamy sobie markę. My nie musimy już tłumaczyć naszym nabywcom, jaką firmą jesteśmy, bo jesteśmy kojarzeni z tym, że budujemy. Mówimy o rynku bydgoskim, może nie każdy ma tę świadomość. Mówimy o rynku bydgoskim, oczywiście. Więc, ale ta praca kosztowała. Jak wszyscy sobie pewnie pomyślimy, jak wyglądają działania marketingowe. To były akcje internetowe, banerowe, to były filmy, to były jakieś artykuły w prasie. To wszystko po prostu kosztuje. Tak, reklama na autobusach. Trzeba po prostu to uwzględniać w relacjach. 5-10% to jest ta suma, którą możemy przypisać do kosztów miękkich. 5-10%, jeżeli chodzi o dział marketingu i sprzedaży, tak? Plus ewentualnie jeszcze tam wrzucamy w ten koszyk koszt obsługi klienta. Zaraz to rozwinę. Czy Jacek, może byś chciał dodać coś? Andrzej, jesteś tak rozpędzony, że nie chciałbym cię powstrzymywać. Okay. Więc same koszty marketingu hasłowo rzuciłem i chyba nie trzeba przekonywać, że dobry deweloper musi po prostu w budżecie takie rzeczy przewidywać. Powiem tylko, że te 3%, około określam przeznaczone na marketing, to jest koszt, który jest popełniany od momentu, a nierzadko nawet i wcześniej niż rozpoczniemy budowę, bo nieraz trzeba
jakby określić dane miejsce i trochę wyprzedzająco poinformować klientów, że będziemy coś budować, ale te koszty pojawiają się do momentu praktycznie sprzedaży ostatniego mieszkania. A proces sprzedaży, jak wspomniałem, trwa w trakcie budowy, ale nierzadko też trwa po zakończeniu budowy, tak? Nierzadko dzisiaj jest taka sytuacja, że w momencie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie mamy sprzedanych 50, 60, nieraz 70% i sprzedajemy przez kolejny rok. Więc trzeba po prostu informować ludzi, że taki produkt mamy na sprzedaż i tak to robimy, tak? Jeżeli chodzi o same koszty sprzedaży mieszkania, które wchodzą do tych 5 do 10%, o których mówiłeś, no to wyobraźmy sobie, że my jako deweloper, my akurat mamy swój własny dział sprzedaży i nasza sprzedaż odbywa się właściwie tylko przez nasz dział sprzedaży. Nie zlecamy tej usługi firmom specjalizującym się na zewnątrz, czyli pośrednikom lub innym firmom, które trudnią się sprzedażą mieszkań. Ale może być taki model, że deweloper nie ma tego zespołu sprzedaży, tylko korzysta z pośredników. Oczywiście są tacy deweloperzy, którzy swoją działalność deweloperską mają krótkotrwałą albo robią jako działalność poboczną. Nie jest to główna ich działalność. W związku z powyższym nie mają potrzeby wytwarzania działu sprzedaży mieszkań. Dział sprzedaży mieszkań, no, jak sama nazwa wskazuje, trudni się sprzedażą. Więc muszą w nim być sprzedawcy, tak, no, dziękuję bardzo, muszą być w nim sprzedawcy, ale ten dział musi być doposażony. My mamy w swoim dziale plansze, makiety osiedli, których budujemy, mnóstwo materiałów pomocniczych do sprzedaży. To są produkty, które kosztują, krótko mówiąc, tak. Chcę powiedzieć, że to nie jest tylko to, bo to już wtrącam trochę znowu o marketing, natomiast sam proces sprzedaży. No, klient przychodzi do nas z myślą o tym, że chce kupić mieszkanie. Kiedyś mogłem powiedzieć śmiało, że 10 klientów sprzedawca musiał obsłużyć, żeby jeden zdecydował się na zakup mieszkania. Z różnych powodów. Klienci jeżdżą poprzez internet, w sposób bezpośredni porównują produkty, więc taki sprzedawca musi po prostu wiedzieć, co sprzedaje. Dlatego też sprzedajemy w sposób bezpośredni, bo my chcemy mieć pewność, że sprzedawca, opowiadając o tym, co sprzedaje, wie, co sprzedaje. Jak mam w puli sprzedaży jako pośrednik kilkanaście inwestycji, to nie jestem w stanie tak szczegółowo zapoznać się z produktem, który sprzedaję. Tak? Nasi sprzedawcy żyją tym produktem. Mamy 3 duże w tej chwili realizacje inwestycyjne, więc oni mogą się sfokusować na nich i zebrać, tak? Ale chcę tak powiedzieć, co się składa na tą czynność sprzedażową. To jest formalne podpisanie umowy. Klasyczny model to jest umowa deweloperska, ale później, po uzyskaniu z wszystkich przez nas dokumentów, idziemy jeszcze raz do notariusza i przenosimy akt własności, tak, w formie aktu notarialnego. Więc to są czynności takie prawnie opisane, konkretne, a poza tym w trakcie, kiedy klient podpisał z nami umowę, czy rezerwacyjną, czy przedwstępną, czy deweloperską, do momentu, kiedy podpiszemy umowę przeniesienia własności, jest cały ten okres pilotowania klienta przez proces budowy. My mamy dodatkowo rozszerzoną usługę, na przykład taką, że klient ma prawo do pewnych zmian, które prawo dopuszcza. Może przesunąć sobie ścianki działowe, może poprzestawiać sobie urządzenia sanitarne w łazience, w kuchni, tak? Może w jakimś stopniu, w sposób indywidualny dostosować mieszkanie do swoich potrzeb. I my tym się zajmujemy. To też kosztuje. Przejdźmy do kolejnego elementu. Koszty finansowania. Na pewno dla wielu widzów tego kanału jest jasne, że w związku z tym, że pieniądz jest droższy niż kilka lat temu, stopy poszły w górę, no tutaj też na pewno to się zmieniło i te koszty finansowania wzrosły. Te koszty finansowania wzrosły z tych powodów, o których teraz mówisz, natomiast też nie bez znaczenia jest to, że wydłużył się jakby też i okres sprzedaży, tak? Więc w związku z tym te koszty też
też wzrastają. Okej, czyli mówiąc wprost, dłużej muszę sprzedawać mieszkanie, bo wielu klientów ma gorszą zdolność kredytową i ceny są dla nich obecnie nieakceptowalne, czyli dłużej spłacam odsetki na przykład od kredytu. Na przykład, tak, albo no, powiem tak, dochodziliśmy wcześniej jak do momentu spłaty kredytu, tak? Czyli kończąc nasz kredyt deweloperski, natomiast w tej chwili ten proces jest nieco wydłużony, więc te koszty też wzrosły. Tutaj sobie założyliśmy, że to jest 5-10% koszty finansowania takiego nowego budynku. Można tak określić, bo tu może wrócę jakby do modelu finansowania. My się generalnie w naszych inwestycjach opieramy o wsparcie kredytem bankowym. Klasyczny model jest taki, że deweloper musi wyłożyć własne pieniądze na rozpoczęcie inwestycji i nierzadko to jest poziom wykładanych pieniędzy 20-30% wartości inwestycji. Bank chcący udzielić kredytu chce mieć gwarancję, że taka inwestycja przyjęta jest na rynku, że produkt jest trafiony. W związku z powyższym bank oczekuje, że taki deweloper, jak się stara o kredyt, pokaże jakiś poziom sprzedaży. Nierzadko to jest to punkt taki, że bank, że deweloper musi osiągnąć 20-30% stanu sprzedaży, czyli krótko mówiąc najlepiej podpisanych umów. Czyli jak matematycznie policzymy, to w jednym i drugim przypadku popełnionych kosztów musi być około 50%. Może inaczej, nie popełnionych, zagwarantowanego zainwestowania już w inwestycje 50%. Wtedy bank uaktywnia się i uruchamia kredyty bankowe, które służą jakby na dokończenie inwestycji. Oczywiście skracam trochę tok myślenia, bo możemy tu wpleść jeszcze w rozmowę formę zamkniętego i otwartego rachunku powierniczego. I tutaj może dwa słowa na ten temat powiem, Jacek? Tak, Andrzej, nie mogę cię powstrzymywać. Zamknięty rachunek powierniczy polega na tym, że inwestycje dokańczamy w 50% z kredytu bankowego. I nie uruchamiamy w procesie inwestowania środków nabywców, tak, przyszłych. Mają subkonta, wpłacają pieniądze i te pieniądze czekają grzecznie na kontach, aż deweloper przeniesie własność i wtedy bank zwalnia te pieniądze, regulując, krótko mówiąc, pieniędzmi klientów. Osiągnięty kredyt najczęściej. Tak. Deweloperski. To jest taki moment, o którym Jacek mówi, że to łatwo wskazuje, że my byśmy musieli mieć co najmniej 50% sprzedaż, tak, żeby spłacić kredyt. Tak? 1:1. No, kredyt jest z odsetkami, oczywiście, więc trochę więcej musimy spłacić. Ale to jest taki moment. I teraz w nawiązaniu do tego, co Jacek powiedział. Jeżeli my wydłużamy proces sprzedaży w momencie zakończenia inwestycji, przeniesienia aktami własności mieszkań, nie mamy 50%, to musimy jeszcze trochę poczekać, żeby ten kredyt spłacić. Tak? Czyli krótko mówiąc, wydłużenie czasu kredytowania wpływa na zwiększenie wartości finansowania inwestycji, tak? Poza tym trzeba tu dodać jeszcze jedną rzecz, że zmieniły się warunki finansowania i w przykładzie, w porównaniu z poprzednimi naszymi inwestycjami, jeżeli kredyt bankowy można było powiedzieć, że był oprocentowany na 5%, to dzisiaj pieniądze pożyczymy na 10%, czyli w sposób bezpośredni dwa razy więcej. Tak, to kosztuje, jak już jakby wspominał i wydłużamy czas, się... tak? No okay, to trzeba mieć świadomość, że no należy to uwzględnić w cenie końcowej mieszkania, tak? Przejdźmy do kolejnego punktu. Proszę Państwa, to teraz. Teraz jest ta chwila, kiedy Państwo na pewno słuchając myśleli na temat marży, ile zarabia deweloper. Ja bym jeszcze nie szedł może do marży. A ja bym jednak poprosił. Ja bym tylko, bo zapomnieliśmy chyba powiedzieć o jeszcze istotnych kosztach, mówiliśmy o kosztach miękkich, bo tak generalnie nie wspomnieliśmy. Nie chcę powiedzieć. Nie wspomnieliśmy de facto o kosztach związanych z całym procesem projektowania, z przygotowania inwestycji, tak? Może to nie wybrzmiało, ale faktycznie to jest zanotowane, że w kosztach miękkich to umieściliśmy. No właśnie, i to zostało w jakiś sposób pominięte, przysłuchiwałem się, natomiast są to też niebagatelne pieniądze, mieszczą się w tych kosztach miękkich, o których rozmawiamy, natomiast trzeba, żeby było wiadomo, no
jak wszystkim jest wiadomo, projekt jest realizowany w oparciu o pozwolenie na budowę, tak, o koncepcję często, która powstała, o nadzór, który jest prowadzony w trakcie inwestycji, o zmiany, które są w trakcie wprowadzane. To wszystko są kosztowne rzeczy. Ja celowo zrobiłem, bo nie chcę odkryć całego naszego know-how i to miałoby tajemnicę. Ja cię, przepraszam. Myślę, że jednak należy się to naszym słuchaczom, żeby też wiedzieli, że to też kosztuje, tak? Oczywiście też warto też o takich rzeczach wspomnieć, że przekazując każdy z mieszkań, musi mieć zinwentaryzowane, musimy się przygotować do wydzielenia samodzielności lokali. To też są opracowania projektowe, które kosztują, za które płaci klient de facto w cenie metra kwadratowego. Bo my to wszystko musimy przeprowadzić. Andrzeju, Jacku, ile zarabia deweloper procentowo w cenie z ceny nowego mieszkania? Przeciętnie. Ja mam powiedzieć? Tak. Znaczy generalnie nie powiem chyba nieprawdy, jeżeli powiem, że to oscyluje między 10 a 15%. I tu zaraz wytłumaczę, bo jeżeli ktoś analizuje wskaźniki albo inaczej informacje giełdowe dotyczące zysków deweloperów, trzeba sobie powiedzieć tak, że ta marża jest uzależniona od umiejscowienia działalności deweloperskiej. Bo w tych spółkach notowanych na giełdzie ta marża jest wyższa niż wspomniałeś. Tak. I tu trzeba powiedzieć, że oczywiście można tak skwitować. Jeżeli robimy budżetowanie inwestycji deweloperskiej, to my oczywiście robimy to w ten sposób, że robimy sobie bardzo rzetelne inżynierskie i księgowe kalkulacje, ile tak naprawdę kosztuje nas wybudowanie. Tak? Proszę pamiętać, że my musimy w tej cenie uwzględnić różne ryzyka. Chociażby okres gwarancji 5-letniej w podstawie. Oczywiście ona różnie wygląda, jeżeli chodzi o różne elementy budynku, ale generalnie można powiedzieć, że 5-letnia gwarancja i rękojmia. To są te ryzyka, które my mamy. Proszę pamiętać, że my tworząc budżet, budżetujemy inwestycję, która trwa, tak jak wspomniałem, 2 do 3 lat. Właśnie chciałem naprowadzić Ciebie na ten wątek. 2 do 3 lat? No to Jacek może nie, dalej. Nie, proszę, proszę. Co świadczy o tym, że my musimy być trochę wróżbitami i wiedzieć, jak ten rynek się ukształtuje w tej perspektywie czasu. I tu chcę powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, że ustawa o ochronie praw nabywcy, tak zwana ustawa deweloperska, nie daje nam zbyt dużych możliwości na lifting ceny mieszkania. I tak się zdarzyło naszej realizacji, którą mamy, jednej, że klienci, którzy 2 lata temu podpisali z nami umowy na wybudowanie mieszkania, zapłacili cenę mieszkania, a my weszliśmy w 2 lata burzy cenowej na rynku. I ci klienci nie zostali przez nas poinformowani, że musimy wrócić do stołu i negocjować ceny mieszkania. Dla nich cena została zamrożona. Więcej nie zostaną o tym poinformowani. Ta cena my została zamrożona. Dowieziemy ten produkt do końca. To są te ryzyka, o których mówimy, tak? No ale to tak naprawdę to, co rozmawiamy, ta nasza marża w tym momencie spadła de facto. Dla przykładu, koszty wytworzenia są dużo wyższe. Tak, dla przykładu mogę podać przykład budowy domu jednorodzinnego. Ktoś zaczął rok temu budowę domu jednorodzinnego. Z budżetową inwestycję mówi fajnie, wyszło mi na przykład, proszę mnie nie trzymać za język, 800 tysięcy złotych. Wyłożył swoje pieniądze, resztę wziął z banku, a dzisiaj widzimy, że po prostu tych pieniędzy mu nie wystarczyło na dokończenie budowy. No i teraz pytanie, co w tej sytuacji zrobić? To jest to ryzyko, o którym mówię dewelopera. W przypadku naszym wzięliśmy to na klatę, jak to się mówi, i dowieziemy produkt do końca w cenie mówionej przez klienta, tak? Z klientem. Jacku, jak ty patrzysz na temat marż dewelopera? Wiemy, że jest spółki deweloperskie od pewnego czasu mają swój dobry czas i na pewno wiele osób, które oglądają nasz film, myślą sobie teraz, no tutaj panowie mówią, jak jest ciężko, no ale fakty są takie, że te zyski tych spółek z tej branży są wysokie. Myślę, że sytuacja jest nieco inna w każdym regionie, wręcz w każdym mieście w kraju, tak moglibyśmy powiedzieć. W szczególności no, przyglądaliśmy się realizacjom w takich topowych miastach, chociażby poprzez weryfikację
w jakiś sposób tego, o czym wiemy, w jakich cenach pracują wykonawcy w innych miastach. Tak de facto pracują w podobnych cenach jak dla nas. Bo jest takie powiedzenie, też funkcjonuje w naszej firmie, że cement kosztuje w Warszawie i Bydgoszczy niestety, prawie tyle samo, no, ale robocizna się trochę różni, natomiast a cena mieszkania różni tak, się bardzo. Tak, oczywiście, że różni być może nas w tych dużych miastach też cena gruntu. Oczywiście. Tak? Natomiast myślę, że jakby marże są nieproporcjonalnie wyższe jednak w tych dużych ośrodkach, a koszty wytworzenia prawdopodobnie są nieco porównywalne. Jacek, trochę się wtrącę. Ależ Andrzeju, jak zwykle proszę cię bardzo. Pamiętajmy, że dyskusja o cenach zawsze jest dyskusją bardzo wrażliwą i mam tu na myśli, i pewnie Jacek też masz, porównywalny produkt. Tak, no tak, oczywiście. Bo oczywiście czyli standard mamy mieszkania. Tak. Tak, standard. Standard budynku, o może tak, tak? Okay. Ponieważ no, mamy dzisiaj możliwość oglądania mieszkań, które kosztują ponad 20 tysięcy za metr i więcej, tak? Są to po pierwsze topowe miejsca, a po drugie te produkty z naszymi nie są tymi, o których myślimy, porównywalne, no bo tam jest po prostu zupełnie inny produkt wybudowany, tak? I na takim produkcie też jest wyższa marża, to też trzeba sobie powiedzieć, tak? Więc może tak, zdania, że na inwestycjach deweloperskich można mieć i kilkadziesiąt procent marży, może są trafione, ale wybiórcze, tak? Ale nierzadko inwestycje są po kosztach robione, tak? W sensie takim, że w zaistniałej sytuacji, szczególnie ostatnich dwóch lat, tak? To, co mówimy, my musimy częściowo buforować wzrosty cen naszą marżą. Jacku? Albo inaczej, pytanie do was obu. Wy się spotykacie czasami z takim, powiedzmy, zarzutem, że działacie w branży, która w ostatnich latach tak dobrze jej idzie, no i ludzie są niezadowoleni, że tak to wygląda? Ja raczej spotkałem się ze zdziwieniem, że utrzymujemy ceny na poziomie, którym utrzymujemy. Pomimo tego, że wszyscy widzą naokoło, że inflacja wzrosła, ceny wytworzenia wzrosły, a my potrafimy to utrzymać. Oczywiście to nie jest tak, że mieliśmy tą marżę kiedyś zawyżoną, tylko po prostu my dosyć też w sposób dość, no nazwę to konserwatywny, czy podchodzimy do realizacji naszych umów, staramy się dowieść do końca wartości w tych umowach zawarte z naszymi wykonawcami, z dostawcami. Próbujemy też zapobiegać jakby tym kolejnym wzrostom przez różne Jacek, możliwości. Trzeba jeszcze dopowiedzieć, nie? Ten zabieg, który robimy, bo nie chciałem za dużo odsłaniać. A nie wiem, o czym chcesz powiedzieć. Ja chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że 10% wzrostu kosztów twardych na budowie spowodowało, że to bezpośrednio się przełożyło na mniejszą naszą marżę. Przyjęliśmy filozofię, że szanując swoje dobre imię, a szczególnie dobre relacje z klientami, nie majstrujemy już przy podpisanych umowach, nie weryfikujemy na nowo cen, natomiast dla niesprzedanych mieszkań i produktów zmieniamy cenę. Musimy dostosować do. Ratujemy po prostu budżet inwestycji, tak? I to jest taki zabieg. Też. Chyba to dobrze. To mogłem ujawnić, Jacek. Wydaje mi się, że to każdy wie. Ujawniłeś mi się, że to jest chyba oczywiste. To jest oczywiste, tak? Natomiast my mamy do czynienia w pewnym momencie z możliwością sprzedażową, bo przez nieskończoność nie podnosimy ceny mieszkania, tak? Bo to by było nielogiczne, bo w końcu dojdziemy do takiej, oczywiście podnosimy do takiego poziomu, żeby budowa nie przyniosła straty, inwestycja. A jak dobrze, jak możemy jeszcze wykorzystać jakieś koniunktury na rynku, no to chcemy przynajmniej założoną marżę wypracować. Tak? Jak widzicie to w przyszłości? Wiemy, że w każdym z tych obszarów, które wymieniliśmy, ceny raczej idą w górę. Natomiast czy któryś z tych elementów w tej strukturze kosztów zwiększa się? To był ja może powiem, moment, przepraszam którym... bardzo, Andrzeju, ty tak. Może
To może też dla Państwa przypomnę. Czyli mamy tak, działka 10-15%. Koszty twarde, czyli materiały i robocizna, ale też nadzór przyłącza, to jest wiele elementów, 65-70%. Koszty miękkie, czyli przygotowanie inwestycji oraz sprzedaż i marketing, 5-10%. Koszty finansowania, również 5-10%. Marża 10-15%. Okej. Okay. Oczywiście w orientowaniu proszę sobie tam, oczywiście musi wyjść nie 120, tylko 100%. Więc tam trzeba logicznie sobie to majstrować. Tak. My w szczegółach, w detalach nie podamy, bo to już jest nasze know-how. Oczywiście. W sposób ogólny można tak zobrazować, jeżeli ktoś nie miał świadomości, jak te koszty się rozkładają na czynniki pierwsze, to można powiedzieć, że to jest taki, powiedzmy, dość precyzyjny rozkład tych kosztów. To ostatnie pytanie. Co się tutaj dzieje, z jakimi zjawiskami mamy do czynienia? Czy może gdzieś są spadki na przykład? Znaczy, jeżeli ktoś mi zadaje, a ze znajomych mi zadają pytania, czy nowe mieszkania będą tanieć, czy będą drożeć? No to my możemy, Jacek, otworzyć tą rozmowę w tym temacie i powiedzieć, że z naszego punktu widzenia i z sygnałów, które docierają z rynku, raczej na dzień dzisiejszy mieszkania nie będą tanieć. Można argumentować to stanowisko na kilka sposobów. Pierwszy taki aspekt dla nas bardzo konkretny to są sprawy inżynierskie. Mamy cały czas do czynienia z modyfikacją jakby wymogów technicznych, jakie budynki muszą spełniać. I niestety te wymogi powodują, że to nasze budowanie nie jest tańsze, a raczej jest droższe. No, przykład czym taki... eksploatacyjnie ma na tym zyskać klient w przyszłości, tak? I pewnie tak to jest. Natomiast jeżeli chodzi inwestycyjnie, realizacyjnie, ten koszt wzrasta. Tutaj przykład jest taki, że dzisiejsze budynki, a szczególnie ta część techniczna budynków, czyli garaże, muszą być przystosowane do obsługi samochodów elektrycznych. Prawo precyzuje konkretnie. 50% zaprojektowanych przez nas miejsc postojowych w garażach musi mieć instalację przystosowaną do ładowania samochodów elektrycznych. No nie trzeba brnąć dalej w temat, żeby zrozumieć, że techniczne wyposażenie budynku musi być pełniejsze i bardziej kosztowne. Andrzej, tak? Tu Cię zatrzymam, bo tak. Myślę, że nagram osobne wideo o tym, co się zmienia, jeśli chodzi o normatywy i zmiany w przepisach, które zwiększają koszt inwestycji. Natomiast chciałbym podsumować, bo my tutaj stawiamy sprawy otwarcie, jesteśmy szczerzy z naszymi odbiorcami. Wiadomo, że Państwo to tak odbierają, że ludzie związani z developingiem mówią, że będzie tylko rosło, no bo tak mówili przez lata i te mieszkania są coraz droższe. Natomiast jeśli weźmiemy tutaj te poszczególne elementy, to możemy się zacząć zastanawiać, co musiałoby się zdarzyć, żeby te ceny spadły. No oczywiście musiałby spaść popyt, no to jest, tak działa tutaj prawo popytu i podaży, które determinuje cenę. Natomiast możemy się zacząć zastanawiać, czy działki mogą znacząco spaść. No ja zakładam, że nie. Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co Andrzej powiedział na początku, że tych działek jest określona ilość w określonych lokalizacjach. Tak. Mogą kosztować mniej działki na przykład w dalszej lokalizacji. Kiedyś nagrywaliśmy, też rozmawialiśmy o tym, że gdzieś ludzie kupują w oddaleniu, tak, różnego rodzaju nieruchomości, działki i potem się dziwią, że muszą nagle dojeżdżać do pracy i tak naprawdę dokładają do tej swojej inwestycji. Coraz mniej jest takich działek, które rzeczywiście no, znajdują się w super fajnych lokalizacjach, tak? I tutaj nie sądzę, że one w jakiś sposób mogą potanieć. Jedynie tańsze mogą być te działki, które gdzieś są w oddaleniu, tak? Które tak naprawdę potem będą dodatkowe koszty dla mieszkańców powodować. Idźmy dalej. Perspektywy na przyszłość, jeśli chodzi o materiały i robociznę. No zakładam, że robocizna w związku tutaj z tym, że jednak przynajmniej nominalnie Polacy zarabiają coraz więcej, no nie będzie spadać. Myślę, że w kwestii samych kosztów robocizny nie oczekujemy spadków. Materiały? Materiały, wytworzenie materiałów w związku ze wzrostem chociażby cen energii, też te materiały utrzymują się lub, że tak powiem, idą w górę. Są czasowe ruchy, są ruchy sezonowe, to co zawsze było, tak? Przy większym zapotrzebowaniu
jesienią na materiały dociepleniowe, one gdzieś tam koniunkturalnie, że tak powiem, ich cena idzie do góry, potem lekko spadają, ale powiem tak, no jeżeli coś już wchodzi na jakiś poziom, to spadanie w dół jest no, ruchem rzadkim, tak bym powiedział, lub wręcz minimalnym. Koszty miękkie, przygotowanie, sprzedaż, marketing. Oczywiście. Można marketing ograniczyć, no jest to znaczy, możliwe. Ja bym tutaj zatrzymał się na jednej bardzo ważnej rzeczy, która sama w sobie nie będzie tańsza, ale może wpłynąć na tańsze budowanie, mianowicie projektowanie. Jeżeli będziemy brali pod uwagę, że będą tendencje takie, że ludzie będą akceptować, że zaczniemy powielać budynki w cudzysłowie, tak? Stworzymy, niejednokrotnie o tym myśleliśmy, stworzyć modelowy wzorzec budynku, tak jak kiedyś była wielka płyta, i klonować go. Nie idźmy w tym kierunku. Jest to zły kierunek, natomiast doprowadzimy do jakiejś takiej monotonii budowania i z tego wyszliśmy. Natomiast stosowanie powtarzalnych rozwiązań w budynku na pewno obniża cenę, tak? Gdybyśmy mieli się doszukiwać, nie wiem, czy ludzie by chcieli w tym mieszkać. To jeżeli chodzi o koszty miękkie i wpływ ich na cenę inwestycji. Oczywiście finansowanie. Finansowanie. To może powiem jeden konkret. No, banki teraz szacują, że stopa referencyjna za rok to nie będzie 6,75, tylko niecałe 6. No to wpłynie na obniżenie tak. kosztów pod warunkiem, że mieszkania będą się w dobrym tempie sprzedawać. Bo jeżeli za tym pójdzie wydłużenie cyklu sprzedaży, to mówimy o tym mechanizmie, o którym wcześniej omawialiśmy. Tak? No i mamy jeszcze marżę. No faktycznie, gdyby ceny miały spadać, to tutaj deweloperzy musieliby chyba przełknąć niższe marże. Tak się domyślam, to tylko moje prywatne przekonanie. Chciałem tylko tutaj podsumować, żeby to, co powiedziałeś, Andrzeju, że twoim osobistym zdaniem trudno oczekiwać, żeby ceny nowych mieszkań spadały, tak to odczytałem twoją opinię, tak. To chciałem ją poprzeć tymi przykładami. Każdy z Państwa może sam ocenić, jeśli Państwo uważają, że jest inaczej, to oczywiście chętnie przeczytamy taką opinię w komentarzach, być może się do niej odniesiemy. Myślę, że porozmawiamy osobno o tym, co wpływa na cenę, o czym ludzie nie wiedzą, w szczególności jeśli chodzi o standard mieszkań, bo standard nowych mieszkań sprzedawanych przez polskich deweloperów jest zróżnicowany. No tak, oczywiście, że tak. Dziękujemy. To wszystko na dziś. Zachęcamy do komentowania. To jest temat, który, tak się domyślamy, wzbudzi dyskusję. Zachęcamy też do lajkowania, subskrybowania. Do zobaczenia.